Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank 3 Up Your Arsenal. Więc tak, dziś będziemy dalej przechodzić tą grę. Dalej będziemy przechodzić tą grę, ale najpierw oczywiście ma synchronizacja. Dół, góra, dół, góra, dół, góra. A, to było... Nie, no teraz to... Dół, góra, dół, góra, dół. Góra, dół, góra. Dobra. Bo jeszcze raz z jakiegoś powodu przypadkowo mi się kliknęło. For something. I no tak wyszło, Dobra, mam już całe nasze ammo. Amunicję. Jakby się ktoś tutaj czepiał, że mówię po angielsku. Ale tak, ostatnio nam zmarł Quark. Niezbyt jestem z tego powodu smutny. Boże. Tak było. Aha, mieliśmy przechodzić te poziomy Quarka. Zapomniałem kompletnie. Już chciałem lecieć na kolejną planetę, bo... I tak dalej. Tak dalej, tak dalej, pera. Poziomy Quarka. Quark Bitcomic. Czwarty. Tym razem. O, a my trzeciego nawet nie... Nie. Nie przeszliśmy. Wiem, że właściwie dobry jest moment na to, żeby go przejść. W sumie. Episode 3. Shadow of the Robot. For 6 days, Captain Quark clung to the ship like the dung of a giant green space bird. Finally, the ship arrived at its destination. A secret robotic laboratory on planet Magmos. Drawing on his mastery of the ancient art of disguise, Quark slipped into the laboratory completely undetected. Somebody... somebody order pizza? Quark's plan was flawless. But unbeknownst to our hero, his every move was being watched. The famous Captain Quark couldn't possibly be this stupid, could he? Even drooling imbeciles can achieve success in certain fields, sir. Mad science, for example. Shall I have him annihilated, then? Let him come to us. I'll have a special surprise waiting for him. Z tego, co wyglądał kiedyś Nefarious. Nie wiem, czy to już kiedyś było pokazane, ale tak on wygląda. U. Teraz, jak wiecie, to jest robot. A z jakiego powodu to jest robot, to się... To się dowiecie. Tak, i od razu mi się przypomniał żart, który tam... który z widzów ktoś napisał, że... że... ja udaję, że nie wiem, co się stanie. No niestety, no... pozostaje mi tylko udawanie, bo nie umiem po prostu tak mówić, aha, nie wiem, co się zaraz stanie. Po prostu jak no już się grę przeszło, to trudno, tak... Muszę się pilnować po prostu. Żeby nie zaspoilerować przypadkiem czegoś ważnego. No chodźcie. Ten cel. W każdym bądź razie, zrobię tego użytkownika, przypomnij mi, że... Chociaż właściwie to sam mogę po prostu zobaczyć, kto to napisał, więc... Nie musisz przypominać, jeżeli to ty oglądasz. Po prostu sobie zobaczę. Tak z czystej ciekawości sobie zobaczę. Dobra, myk. Tak wiem, że strasznie nieostrożnie to przechodzę. Że... gdyby nie moje nie wiem co, to już bym dawno zginął. Holy moly. Dobra. Swoją drogą, taka mała ciekawostka. Jak często, jak oglądacie jakichś angielskich youtuberów i oni mówią holy moly, to jest brane jako jak u nas kurdebele, coś w tym stylu. To jest coś w tym stylu, taki odpowiednik. Więc proszę bardzo, edukacja z Pixelem, bardzo fajna, nie. Edukacja z Pixelem zawsze na propsie.
No niestety nie zdobyłem pozostałych 20, ale zaraz będziemy przychodzić jeszcze drugi komik. Dobra, nie da się tego przegnać, co? Nie da się. No i zaraz będzie kasynka. 16 tysięcy, lol. Strasznie mało. No i kasynka, hello. It's over, Nefarious. Never! I am the greatest genius the galaxy has ever known! You're no match for the likes of me! That's rich! I used to beat up geeks like you in high school. I'll bet your prom date came in a box that said batteries not included. Say, come to think of it, we've met before, haven't we? No! No, of course not. Mr. Buzzell's ninth grade biology class! I always hated biology! That's right, you were that freak with the headgear. Remember how you used to clean the chalkboard with your pants while you were still wearing them? Oh, good times. You were 3 times my size, you stupid old... I was always big for my age. You were 26! Say, how about a wedgie for old time's sake? I think it's safe to say we've seen the last of Dr. Nefarious. Time to celebrate another job well done. But the danger was far from over. For in defeating one menace to the galaxy, Quark had created another, even more terrifying evil. Jaki plot twist! Bo jeszcze dowiedzieliśmy się, że Quark i Nefarious znali się od klas szkolnych, znaczy od czasów szkolnych, przepraszam. Niezły plot twist. Jeszcze taki, że no... Widzieliście tą rękę na końcu cutscenki? To była właśnie ręka Nefariusa, tak. Czyli teoretycznie cały nasz problem jest spowodowany tym, że Quark nie mógł To jak z tym memem. You have one job. You don't do this right. Miałeś tylko jedną rzecz do zrobienia. A i tak ją schrzaniłeś. Ale dobra, robimy czwartą część komiksu. Episode 4, Deja Q, all over again. After defeating Dr. Nefarious on planet Magmos, Quark returned to his condo in Metropolis for some well-earned R&R. Oh, Lance, it's time you knew the truth. The baby isn't yours. What? Who is the father? Oh, your evil twin brother, Engelbert. But Janice, I am Engelbert. Ooh, must be that pizza I ordered. Guten Tag, Captain Flabby. Helga, what are you doing here? Getting you off your lazy butt. You have plumped up like a giant green bratwurst. It is time for the fitness course. All right. Meanwhile, on a rooftop high above the bustling streets of Metropolis. The hour of my vengeance is at hand. Go now, my robotic servants. Tear this city apart! Bring me the head of Captain Quark! Uwielbiam po prostu, jak ktoś robiący napisy jest aż tak... jak to powiedzieć... ma takie... Kurde, nie umiem tego ubrać w słowa. Jest tak przekonany o tym, że wszystko dobrze robi, że aż w końcu robi napisy do śmiechu. Napisy do śmiechu, ja zawsze myślałem, że to jest trochę takie żenujące, bo kto normalny by... ja rozumiem, no osoby niesłyszące, ale no... No please, czy trzeba robić napisy, żeby wiedzieć, że ktoś się śmieje?
Od teraz będziecie mieli napisy, kiedy ja się zaśmieję. Nie no, żartuję. Nie chcę mi się. Tak wiem, jestem leniem. I dobrze mi z tym. Ale jednak prowadzę codziennie, jednak macie jakiś odcinek, tudzież live, jeżeli chodzi o piątki. Jeżeli to można nazwać aż tak dużym lenistwem, to ja już nie wiem, co jest lenistwem. Lenistwo albo nie lenistwo. O to już jest pytanie. A widzicie, trochę kultury nawet zahaczam w moich seriach. Kultura u mnie. Śmieszne. Tylko chamstwo. Cóż, mówię, że jestem trochę za ostry dla siebie, ale no cóż. Jest śmieszniej, jest. Dobra, no i teraz te robaczki, które mają przynieść Nefrysowi jego głowę Quarka. Są bardzo fajne. Ale to tak, no oczywiście Nefrys ze swoją zemstę na Quarku za zniszczenie jego plenów. Możliwe nawet też za przekształcenie go w robota. Że powiedziawszy, jestem ciekaw, czy w ogóle jak to się stało, bo... No, nie wiem, czy wiecie, ale no nie da się po prostu przenieść świadomości człowieka do maszyny. A nawet jeśli to nie będzie to ta sama osoba, którą znamy. To taka mała ciekawostka jest. Nie. Co mam co zrobić, bo już nie pamiętam. O! Nie wiem, co było nie chcę. No, świetnie. Przedko rozwojuję ten cały, nie wiem. Dlaczego ja nie pamiętam takich prostych nazw? Ulu. Rozwaliliśmy ul tych wszystkich robaczków. Świętokrzyskich. Ja przepraszam, jeżeli teraz kogoś uraziłem. Wow. Wiem, kiedyś, że nie lubię owadów. Jeżeli nie, to teraz mówię. Nie lubię owadów. Tak wiem, wiele rzeczy nie lubię. Ale no cóż, musicie się przyzwyczaić. Ha! Cheater! Zaraz. Zarazno nie ma. Cheater, pixel, cheater. Tak wiem, że się powtarzam. Staram się nad tym zapanować, ok? Damn it. Mam was w głębokim poważaniu. Wyrobaczki. Robaczki wy moje. Robaczki wy moje, mam was w głębokim poważaniu. Robaczki, wymaję wam was w głębokim poważaniu. To jest dobry tekst. Dobry tekst na podróż. Nie, ja przepraszam za siebie. Pada deszcz, mam dobry humor. Taki już jestem. O kurde. Hoppa. Jej. I Bosz. It's Nefarious time. No jaki typ, kurde. Dammit. Będziemy potrzebowali do tego pełnego życia. Błagam, że się odradzamy. O, no to teraz. Cheaty. Cheats on. Gin. Ale dostał. Pyk. 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 Easy. No jeżeli taka będzie walka z nim prawdziwa, bo założę się, że na pewno będzie, to
Easy. Bardzo mówię, ja wiem co dalej będzie i po prostu nie chcę spoilerować, dlatego mówię, że co będzie, co nie będzie i tak... Skuści. Pyk. Pyk. No nie wiedziałem, że to może... Chyba, że to on po prostu zatrzymał to, bo myślałem, że... Ta czarna dziura nie może w niego trafić. O Jezus. Myself! Tak trochę po rusku. O, jeszcze buchła mań. Nice. A nie, tak, tak po niemiecku. I will finish you myself. Ich mein hast ne krysz. Nie wiem, co właśnie powiedziałem, jeżeli cokolwiek teraz powiedzieli. Ja jestem skomplikowanym gościem. No. Quark! I'll get you for this. Sorry. What's that, Stumpy? This isn't over, Quark. I swear, I will return someday to destroy you and bring Metropolis to its knees! Uh-huh. Just a word of advice, Nefarious. Quit while you're ahead. And so Quark believed that the threat posed to the galaxy had been ended forever. But... Seems the script is missing a few pages. Thanks, Professor. I'll take it from here. And so ends the greatest tale of courage and heroism ever told. The true story of Captain Quark's triumph over the nefarious supervillain known as... Dr. Nefarious. Aren't you gonna unlock Quark's secret costumes? Here, I'll use the cheat codes. Let's see. Up, up, down, down, left, right, circle, square, square. Even a tutu! Metropolis! That's where Nefarious is gonna strike first. Are you sure? It makes perfect sense. Nefarious tried to destroy Metropolis years ago, but Quark stopped him. Nefarious swore he'd come back and finish the job someday. Now that he has a secret weapon, he's ready to make his move. Set a course for Metropolis. Let's hope we're not too late. No i tutaj jest taka moja rozkmina. Czy on jest po prostu... No, wiem, że jest idiotą, ale czy on po prostu aż tak bardzo... Nie wiem. Co aż tak bardzo on jest przyjacielski dla swojego arcywroga, że po prostu nie rozgniecie teraz jego tej mechanicznej głowy, co nie będzie się liczyło jako zabójstwo, bo nie ma już tam świadomości człowieka. Znaczy, no w sumie coś tak już zabił go, więc nie zbyt robi dla mnie różnicę, ale dlaczego on po prostu nie rozgniecie? Przez to już kompletnie zniszczy go na stałe. Co to za logika? Żeby dalej przetrzymać, ale nie, bo musi być dalej fabuła rozwijana. Ojej, ja sądzę, że parę ludzi przestanie mnie lubić po tym odcinku. Dobra, coś tu jest fajnego. Nope. Zbieramy teraz nową zbroję. Więc musimy lecieć do Metropolis znowu. Jak pamiętacie, byliśmy tam raczej klanku jedynce. I było fajnie. Znaczy, chyba. Było fajnie, czy nie było fajnie? Nie pamiętam. Nie pamiętam, a co z myśli to z serca? Nie wiem, teraz tak to na spontanie powiedział. Dobra. Jesteśmy w Metropolis. Znaczy, jeszcze nie jesteśmy, ale będziemy. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ujemne... Kurde, będę... No, i jesteśmy w Metropolis tak oficjalnie już. It's already started. Dr. Nefarious must be around here somewhere. You sure everything's okay, Clank? Maybe Alice should take a look at your circuitry. How do you like my special creation, Clank? I call him Clunk. Your dopey friend seems to be quite fond of him. Say, maybe they'll change your show to Secret Agent
clunk! Did you hear that, Lawrence? You put the wit in twit, sir. Yes, I do, don't I? Today, you will witness the dawning of a new era. For years, I plotted in secret, suffering endless disappointments. But soon, it will all be worthwhile. You will never succeed. Ratchet will put an end to your madness. The only ending in Ratchet's future is the end of his own life. And you will have a front row seat. Więc kolejny plot twist. Ten klank, którego mam ze sobą, to tak naprawdę nie jest klank, tylko klunk. Bardzo oryginalna nazwa swoją drogą. Tak samo jak z tymi wszystkimi z tymi fan postaciami Sonika. Naprawdę, niektóre z nich są po prostu tak oryginalne, że ho. Że ho, ho, ho. Dobra. Ale tu ogólnie, ludzie, jest wejście do tak zwanego Insomniac Museum. Jeżeli tu przyjdziecie bodajże o drugiej w nocy, albo po prostu nastawicie sobie jak każdy konsolę na tą godzinę, to dostaniecie dostęp tutaj do portalu do Insomniac Museum. To jest swoją drogą bardzo fajne. Czy będziemy mieli pierwszą broń na V5? Błagam. No. Jest! Pierwsza broń na V5! Mega turret glowe. I ogólnie każda z broni, która wyleweluje na poziom 5, zyskuje miano Mega. Nie, serio. Ja pierdzielę. I tak powiedziałem, ja pierdzielę, a nie to drugie. Zupełnie myślicie sobie, albo ci, którzy mają złe słuchawki i słyszą to, co nie powinni słyszeć. Poza lokomaty. Poza dlatego, jeżeli się domyśli, że to o nim mówię. Dobra, ale po co tu poszedłem, tak się zastanawiać? Po to, po tamto, co widzicie. Pyk! Działaj! Dziękuję. O, do tej animacji nie widzieliśmy. Nie, no serio, dawno nie widzieliśmy. No i rzadko się, szczerze powiedziawszy, w tej grze pokazuje. God damn it. To jest dowód na to, że ta zbroja nie jest za dobra. Bo jak widzicie teraz, to są rakiety, a nie jakieś strzały. Dobra, strzał, bo nie lubię, jak ktoś mówi strzały. God damn it. Dlaczego? Ja przy tej sekcji najbardziej spadam. Czy działa to, co sądzę? Nie. Bo był jeden skill point wreszcie klanku jedynce, przez który musieliśmy zastrzelić właśnie taki sterowiec, który swoją drogą się strasznie rzadko pojawiał. No trochę się trzeba było z tym namawić. Dobra, idziemy tutaj, to nas atakują. Ja sobie tutaj przeraszuję. Gademy. Wiecie co? Teraz mam Mega. Sprawia jak Super Nintendo, tylko że Mega Nintendo, o. Tak powinna się nazywać następna konsola Nintendo. Nie żadne NX-y, Dupeksy, Durexy, tylko... Mega Nintendo. No to jest, ludzie, całkiem pomysł oryginalny, bym powiedział. No kurde, co mnie zabrać? Przepraszam. Trochę musiało być tutaj nerwów.
bo odcinek nie byłby ciekawy. Jakby nie był ciekawy, to nie byłby fajny. Jak nie byłby fajny, to by nie było wyświetlenia. Jak nie byłoby wyświetleń, to byłbym smutny. Jak byłbym smutny, to nie byłoby filmu. Ale tak, tu mamy kolejną statuetkę, tym razem Cruncha. Albo Scruncha, nigdy nie wiem, jak to się nazywa. Scrunch, dobra. Kupujemy sobie amunicję i zobaczcie teraz, co się będzie działo. Sorry, did you say something, sir? The activation device! Now! Behold the final chapter of this galaxy's destiny. The Age of Robots! You that was your audition for Galactic Idol, wasn't it? My mistake, sir. Dreadfully sorry. By all means, sir. Carry on. Innymi słowy, świetnie. Nie dość, że... Wiesz co, zginiesz sobie. Ale tak, ja nie wiem w ogóle, jak oznaczyć ten odcinek, żeby tutaj, jak coś przypadkowi ludzie nie weszli i zobaczyliby coś takiego. Ja nie wiem w ogóle, co... Brak mi słów na temat, jak się wypowiedzieć na temat tego, co przed chwilą zobaczyliśmy. I bądź co bądź, ja byłem przygotowany na to, co się właśnie wydarzy, ale... No, nie byłem przygotowany psychicznie. O, i kolejna broń, która... A, tym razem... O, to jest Nitro! Materiał nie zawiera sponsorowania innych YouTuberów. No nie, kurde, belle. Give me alone. Niestety, no tutaj już się właśnie zacznie ta trudniejsza część gry, w której... No, nie radzę sobie aż tak bardzo jak z tą łatwiejszą, czyli przed transformacją w roboty. I nie jestem... pewien, ale wydaje mi się, że jak się wrócimy teraz do poprzednich planet, na których byli właśnie stworzenia organiczne, to będzie właśnie będą one właśnie zamienione w roboty, ale nie jestem tutaj pewien w 100%. Ja mogę sobie po prostu zrobić tak? Serio? Ha. Innymi słowy, wybrałem broń, która jest OP. Dziękuję za uwagę. Ta broń jest... Jestem od dzisiaj fanboyem. Jestem od dzisiaj fanboyem turetów. I przykro mi, że aż tak bardzo ich nie używałem w Ratchet & Clank 2. Ale wydaje mi się, że w 2 były one strasznie osłabione. Znaczy osłabione. Nie były aż tak mocne jak tutaj. Więc to, że dostały jakiegoś buffa strasznego. No bo patrzcie, patrzcie, co ona robi. Ona ich kara. A powiedzcie mi, że nie postawiłem ją tak źle. Oczywiście, kurde. Jeszcze mnie walnął. Albo uderzył, jak wolicie. Ui. Czy nigdzie tutaj nie ma na OTH Hello? To realistyczne światło. O kurde. Pyk. Pyk. God damn it. Wiecie co? Mam pewien pomysł. Może on się nie udać, ale... Jola. Jolo, jolo.
YOLO! Co ja zrobiłem? What the fuck, dopiero tutaj obrażenie zyskałem. Co ja zrobiłem? Matko jedyna. Widzicie, dopiero tutaj obrażenie zyskałem. Boże drogi, co to się stanęło się? Jeszcze nanotek się zaupgrade'ował. Easy. Czy nie będę sobie atakować? Na szczęście nie. Cóżem ja uczynił w ogóle? Co miało miejsce właśnie? Wiecie co? To była kara za wszystko. Za wszystkie męki. A, ty nie zdychasz, co nie? Ja mogę po prostu ich tak porozmawiać. Nie? Dobra, jestem taki troszeczkę cheater. Co tam stoi? A, tu chyba pociąg jest. Dobra. Na most się otworzy. Nie, OP, OP! Trzeba było zrobić tego od razu właściwie, ale dobra. No i teraz ta konfrontacja. Ej, tam Plank siedzi, czy mi się wydaje? Nie. Chyba nie siedzi, nie, to nie jest aż tak zaawansowane. No i dobra, wchodzimy tutaj. Look, Clank, it's Dr. Nefarious and that butler guy. And they've got Clank. They're holding you prisoner. How about that? I guess I should be feeling pretty stupid right now. I don't suppose there's any chance he's the evil Clank. Yeah, didn't think so. I've been laughing so hard today, my sides ache. I must admit, Ratchet, you've proven to be a far more worthy adversary than that imbecile Quark. Alas, I have a galaxy to conquer, so our game must end here. It's a shame you won't live long enough to see the rest of your kind exterminated. Well, you get the idea. No i znowu się Julia burzy. Jeżeli myśleliście, że ja tego tekstu nie użyję teraz, to się grubo mieliście. Ale tak, walka z Mega Clankiem. Coś w tym stylu. Czy mogę do niego tam podejść, żeby on odleciał sobie? A, i nie, ogólnie nie mamy normalnego Clanka. Właśnie, o to co mi chodziło. Zaraz, one... Tyk. Nawalanko. W kolanko. Tak? Śmieszne. Pyk. Dobra, dobra, dobra. Easy. Używamy oczywiście Annihilatora. Żeby mu bardzo dużo krzywdy wyrobić. Ale nie, nawet Annihilator na trzecim poziomie mu taką krzywdę robi. Dobra, dobra. Goddammit! Ale dobra, dobra, dobra. To już mam, nie wiem, taktykę. Dobra, więc powiedzmy, że założymy miniaturety na środku. Tym razem, a nie na pyk. Ło! Nie wiem, czy w ogóle da się wypaść z tych
z tej kolejki, ale powiedzmy, że się da, więc będę tego próbował unikać. Pyk, 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 pyk. Dobra. Teraz to już po prostu czysta formalność go zabić. To jest po prostu czysta formalność go zabić. Tak trochę edgy to było. Dobra. You ask for. Ty po prostu o to się prosiłeś. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Weźmiemy Nitro, Eraptor. Też mu sporo zadaje. Dziękuję bardzo. This is all my fault. Knock it off, Clank. Nefarious did this, and he is gonna pay for it. For Metropolis and for what he did to Quark and Skid. You and I are gonna make sure of that. Come on, let's get off this planet before we end up dead. Or worse. Więc tak, ludzie, co by było na tyle w sumie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście będziemy kontynuować następnym razem. Na razie, cześć. Pa, pa.